Wracamy do tematu leśnego pogotowia w Mikołowie, które może zniknąć za sprawą CPK. Istnieniu ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt zagraża budowa kolei dużych prędkości. Dziś na Placu Kwiatowym w Katowicach zbierane są podpisy pod petycją przeciwko realizacji wariantu przez Mikołów i Kamionkę. Wcześniej w sieci ruszyła zbiórka podpisów. Do tej pory udało się ich zebrać ponad 18 tysięcy. Organizatorzy liczą, że uda się przekroczyć granicę 20 tysięcy głosów. Karolina Komada. Kolejny dzień i kolejne uratowane zwierzę. Dzisiaj do leśnego pogotowia w Mikołowie trafiła ta sarna. Rocznie ośrodek przyjmuje ponad 2000 zwierząt. Są to zwierzęta łowne, takie jak właśnie sarny, jelenie, dziki, ale i też zwierzęta bardzo rzadkie, takie, które są zapisane w Polskiej Czerwonej Księdze Gatunków Zagrożonych. Między innymi tak jak ryście, trzewie, czy wiele różnych gatunków, takich jak na przykład czapla purpurowa, bączek, ślepowrony. I od 30 lat trafiają właśnie do pana Jacka. Wkrótce może się to zmienić, bo w okolicy ma zacząć się budowa kolei dużych prędkości do centralnego portu komunikacyjnego. Jednak gospodarz ma nadzieję na zmianę sytuacji. Zakładam, że ktoś to przemyśli, bo te konsultacje społeczne nie zostały przeprowadzone tak, jak powinny. Więc zanim ktoś nakreślił, powiedzmy, w projekcie przebieg takiej linii, nikt tutaj nie był. Nikt tego nie oglądał. Więc ktoś to zrobił z zabiórka i to jest dla mnie troszeczkę w XXI wieku dziwne. I wierzę w to, że... A z drugiej strony też przekonałem się, jak bardzo społeczeństwo wspiera, tak, działalność tego ośrodka. Społeczeństwo wspiera i pokazała to internetowa petycja, którą podpisało 18 tysięcy internautów. Teraz działacze wyszli na ulicę. W ramach sprzeciwu na Placu Kwiatowym zorganizowano pokojowy protest w formie edukacyjnej pod tytułem Ponad podziałami, bo jesteśmy głosem tych, którzy tego głosu nie mają. Chcemy uzmysłowić mieszkańcom, jak ważną rolą są takie ośrodki rehabilitacyjne dla zwierząt, podkreślam, dzikich. To jest zupełnie innego rodzaju zaopiekowanie się tymi zwierzętami. Chcemy również podkreślić, że nie będzie zmniejszała się ilość zwierząt w potrzebie, dzikich szczególnie, ale będą z powodu zaburzeń ekosystemu zwiększać się. Mieszkańcy Katowic zaproszeni są na koncerty, prezentację filmów z leśnego pogotowia oraz podpisanie petycji. Organizatorzy planują powtórkę dzisiejszego protestu w nadchodzących dniach.